widzę, że komunikacja miejska działa elegancko. Wiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych tramwajów. A dziś znów jestem na Kaponierze. Dzisiaj mamy już bardzo gorący dzień. Tutaj na Kaponierze, z której bezmyślnie powycinali właśnie w tym miejscu te wspaniałe drzewa, które widzicie teraz na zdjęciu, których tu było pełno. To było mniej więcej wyglądało tak jak te drzewa tutaj po drugiej stronie ulicy Roosevelta, te vis-a-vis hotelu Merkury. One były również tutaj. Te gnoje je wycięły całkowicie, aby móc zabetonować tę przestrzeń. Posadzili co prawda takie drzewka w donicach, ale one tak naprawdę nic nie dają, a w każdym razie niewiele. Beton, beton, beton. Lubiła go poprzednia władza, lubi go obecna. Uzupełniła go co prawda o kamień jeszcze. Betonoza nie dotyczy tylko betonu. Betonoza dotyczy wszystkiego, co nie jest biologicznie czynne i co kumuluje wodę i wtłacza ją do kanalizacji, a nie oddaje jej w powierzchnię, tak aby mogła swobodnie w nią wsiąknąć, a potem również odparować. Wiele lat jeszcze przed nami. Osoby, które o tym mówią, uznawane są za oszołomów, pieniaczy i tak dalej, i tak dalej. Mieszkańcy są niemile widziani w dyskusjach, ich głosy nie są brane pod uwagę, a partycypacja społeczna i demokracja i głos społeczny jest tak naprawdę lekceważony i spychany gdzieś na kolejny plan. Nie gołąbku, kochany? Cześć. Cześć, cześć. A te parodie przystanków, pod którymi można by się ewentualnie schronić, nie schronicie się. Mają przeźroczyste dachy, widzicie tutaj w cieniu. I cała ławka jest generalnie w południowym słońcu. Ci, którzy o tym myśleli, oni nie poruszają się tramwajami, oni poruszają się samochodami z klimatyzacjami. No i ten mizerny cień od tych drzewek. Oczywiście jest jakimś cieniem. Wszedłem właśnie w niego, no jest lepiej, ale naprawdę i tak jest słabo. A wiecie, komu zawdzięczamy między innymi beton w Poznaniu? Między innymi tej firmie, która jest głównym chyba dostawcą betonu w Poznaniu. Oczywiście mówimy o kostce brukowej i produktach pochodnych. Dla tej firmy, świętej pamięci, projektant świętego Marcina dawał sponsorowane wykłady, jaki to beton jest wspaniały i jak można go stosować w przestrzeni publicznej. Oczywiście był to duży konflikt interesu, nie powinno tak być. Dzięki firmie ADS mamy po prostu zabetonowane centrum, brzydką kostką. Okej, minęło 15 minut oczekiwania na 15, która za chwilę pojedzie. Położyłem termometr wyciągnięty z plecaka i pomimo tego, że no, będę musiał zaraz już jechać, spójrzmy, co tu mamy. Mamy takie wartości, które z pewnością w ten upalny dzisiejszy dzień, gdzie temperatura będzie rosła jeszcze mniej więcej do 16 o 4-5 stopni, teraz niby jest 32 stopnie w cieniu, po południu ma być 36-37. Jestem przekonany, że te temperatury, które wskazuje termometr, wzrosną jeszcze. Górny wskaźnik pokazuje temperaturę przy czujniku, tym na przewodzie, czyli tym dotykającym betonu. Beton nagrzany jest do 46 stopni i to cały czas rośnie. Czujnik, poniższy wskaźnik to czujnik wbudowany w to urządzenie. Oczywiście to urządzenie nie ma testów, to jest moje z domu wzięte,
które pokazuje mi zawsze temperaturę na dworze i w środku, więc może te wartości nie są jakieś tutaj celne, no ale sami widzicie. Blisko 40 stopni w słońcu na tych płytach betonowych ze mnie po prostu leci.